Darmowa komunikacja miejska, zmiany w oświacie, budowa żłobków i przedszkoli, likwidacja kominów i podłączenie kamienic przy Kościuszki do miejskiego systemu centralnego ogrzewania. To tylko niektóre propozycje przedstawione przez Grzegorza Mackiewicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Suwałk. Może nie warto dofinansowywać strat Parku Naukowo-Technologicznego. Co roku 3 600 000 jest dotowany park technologiczny, które tak naprawdę Suwalczanie nic z tego nie mają. Mackiewicz przedstawił także propozycję obniżenia podatku od nieruchomości o 10% w perspektywie najbliższych 5 lat. Wskazał na potrzebę stworzenia warunków do pozyskiwania przez miasto potrzebnych specjalistów. Warto im stwarzać takie warunki. Warto nawet, moim zdaniem, trzeba wprowadzić zachętę, żeby ściągać specjalistów wysokiej klasy, dając im mieszkania komunalne, rotacyjne, że za chwilę oni sobie kupią, bo będzie ich na to stać. Ale nam dzisiaj już są potrzebni także specjaliści. Specjaliści, którzy wniosą świeży powiew w firmy suwalskie, czy też w samą gospodarkę Suwał. Podczas sobotniej konwencji dokonano również prezentacji kandydatów PiS do Rady Miejskiej, Rady Powiatu Suwalskiego oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na liście 31 kandydatów do Rady Miejskiej znalazło się 7 dotychczasowych radnych. Nie ma na nich Ireny Schabińskiej i Grzegorza Gorlo, którzy reprezentowali PiS przez znaczną część kończącej się kadencji. Przed zgromadzoną publicznością w imieniu kandydatów do Rady Powiatu stanął Witold Kowalewski, obecny wicestarosta Suwalskiego. Powiatu ziemskiego. Trzeba powiedzieć, że mieszkańcy suwalskiej wsi są bardzo wdzięczni rządowi za te właśnie programy socjalne. 500+, 300+, obniżenie wieku emerytalnego, pomoc rządu w zwalczaniu klęski suszy. To wszystko ludzie widzą, czują i naprawdę klimat jest wspaniały, żeby o nie zwycięstwo. Tylko trącić. Kandydatów do sejmiku podczas konwencji reprezentował Romuald Łączkowski. W wystąpieniu wskazał na zaniedbania samorządu wojewódzkiego w obszarze współpracy zagranicznej. Postanowiłem zajrzeć w dokumenty dotyczące priorytetów współpracy zagranicznej województwa podlaskiego i okazuje się, proszę Państwa, co? Mianowicie, że te priorytety, szukałem ich długo, wreszcie znalazłem na stronie sejmiku i okazuje się, proszę Państwa, że uchwała dotycząca priorytetów jest mocno nieświeża, bo ona jest z roku 2006. Nie sądzicie Państwo, że da się tutaj coś zmienić, jeśli chodzi o priorytety? Ten właśnie obszar Łączkowski wskazał jako swoje pole działania jako radnego sejmiku. Podczas konwencji wystąpił również Jarosław Zieliński, poseł na Sejm i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Chcemy takich samorządów, żeby zechciały dla dobra społeczności lokalnych współdziałać z władzą centralną. Chcemy takich sejmików samorządowych, żeby potrafiły wydawać racjonalnie pieniądze, które są im dane do dyspozycji. Te sejmiki rządzone przez koalicję PO-PSL, takim sejmikiem jest między innymi sejmik Podlaski, województwa podlaskiego, nawet nie, już nie mówię, że nie potrafią zorganizować tak życia społecznego czy po części gospodarczego, a na to też mają wpływ, żeby były środki na cele społeczne, tylko nawet jak te środki są im dane, to nawet nie potrafią ich wydać, nie potrafią skonsumować. Samorząd województwa podlaskiego jest na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o tempo wydawania środków europejskich. Nie potrafią nawet wydać tego, co mają. Państwo, no to jest po prostu jedna wielka nieudolność, czy lekceważenie zadań swoich, trudno powiedzieć. Ale takie mamy sytuacje. Nie dość, że nie potrafią dochodów stworzyć, to nie potrafią wydać tego, co już mają na stole.